Co to jest muzyka nowa? Muzyka nowa to termin, który zwykle opisywany jest, którego zwykle używa się w kontekście środowiska czy też systemu zamówień kompozytorskich związanego z akademicką awangardą muzyki współczesnej, czyli z tą częścią muzyki poważnej, która stara się eksperymentować jakoś z konstrukcją utworów, z brzmieniem, która wyrasta z tradycji awangardy muzycznej lat powiedzmy przede wszystkim 40-50. Oczywiście na takim festiwalu jak tutaj ten termin nabiera nieco innego znaczenia, ponieważ Dni Muzyki Nowej ewidentnie od lat dążą do tego, żeby to środowisko muzyki nowej sensu stricte konfrontować ze środowiskiem muzyki eksperymentalnej, różnie rozumianej. Ponieważ słowo muzyka eksperymentalna współcześnie używane jest przeważnie w dwóch kontekstach. Jednym z nich jest kontekst tych kompozytorów i twórców wywodzących się ze środowisk akademickich, którzy się zbuntowali niejako wobec środowiska muzyki nowej, utożsamianego z Darmstadt, z różnymi instytucjami europejskimi generalnie i stworzyli niejako równoległy system muzyki współczesnej. A z drugiej strony różne eksperymenty, które dokonują się równolegle z dźwiękiem, ze brzmieniem, ze strukturą utworów, kompozycji, piosenek w świecie tak zwanej muzyki niezależnej, czyli w tym świecie, który funkcjonuje raczej w małych klubach, a nie w salach koncertowych, który funkcjonuje poprzez płyty, a nie poprzez zamówienia kompozytorskie. Czyli gdyby nazwa festiwalu miała być bardziej adekwatna, to może trzeba by dodać plus do tej muzyki nowej, prawda? To zależy, jak to definiuje. Ja osobiście, prawdę mówiąc, mnie osobiście bliższe jest takie szerokie definiowanie muzyki nowej, które można powiedzieć nieco ocala spod instytucjonalnego wpływu przede wszystkim Darmstadtu itd. itd. Jaki jest rynek nadawczy odbiorczy w tej muzyki? Czy jest jakiś obieg koncertowy regularny? Czy to są tylko ujawnienia festiwalowe na zamówienie? Ponieważ mamy tu do czynienia ze splotem różnych środowisk, to odpowiedź na pytanie trzeba nieco zniuansować. Ci twórcy, którzy funkcjonują w systemie związanym z tymi instytucjami muzyki akademickiej, koncertowej, w znacznie większej mierze związani są, raczej funkcjonują w obiegu festiwalowym. Raczej rzadko dochodzi do powiedzmy samobieżnych koncertów. Natomiast... To znaczy, że tak płytki jest ten rynek? Koncerty by się nie sprzedały? To znaczy przede wszystkim, że jakby wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że tak jest, jakby takie są, to bardziej jest chyba kwestia zwyczajów i pewnego uzusu, pewnego sposobu funkcjonowania, że na przykład, nie wiem, mało komu, znaczy zespoły raczej nie ruszają w trasy koncertowe pomiędzy salami koncertowymi, jeśli nie stoi na przykład za tym jakiś grant, tak? To są różne takie projekty takie, na przykład Karkowski Xenakis, taki projekt realizowany w ciągu ostatnich 2-3 lat, to jest przykład próby wyjścia poza ten system stricte festiwalowy w stronę właśnie czegoś w rodzaju trasy. Natomiast, jeżeli mówimy o muzykach funkcjonujących raczej w tym obiegu małych klubów, niekiedy również galerii, niekiedy również innych instytucji, to tam znaczy po prostu z czymś absolutnie normalnym jest podróżowanie od miasta do miasta i granie tras. Warto też zwrócić uwagę na to, że w świecie tak zwanego niezalu znacznie częściej muzycy działają z tego powodu w pojedynkę. Ponieważ łatwiej jest, prawda, samemu pojechać w trasę pomiędzy 5 miastami z 1 walizeczką. No tak, ale ta odnoga akademicka, która jest chyba bardzo mocna, to nie są ludzie, którzy są poza akademią. Oni pewnie są wykładowcami, prowadzą zajęcia, tylko po prostu uprawiają inną sztukę, tak? To bardzo różnie wygląda. Część z nich to trochę outsiderzy, a część z nich rzeczywiście działa w akademii, na przykład Miłosz Pąkala, który występował w tym roku na festiwalu, robi świetną robotę na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki niemu między innymi po raz pierwszy od lat tam się
no po prostu zorganizowane są koncerty mniej więcej zbliżonej muzyki do tych, którą możemy usłyszeć tutaj na festiwalu. A generalnie wyżej się z tego nie da, prawda? Nie, znaczy oczywiście sam wierzchołek jest w stanie z tego wyżyć, natomiast troszkę bardziej w dół, powiedzmy, drabiny grantów i zamówień kompozytorskich, trzeba jakby szukać różnych innych sposobów źródeł dochodu. Stąd też wielu muzyków jakby robi bardzo różne rzeczy, na przykład współpracuje z instytucjami teatralnymi. Ja osobiście niezwykle mnie to interesuje, ponieważ jest to w efekcie struktury, zwłaszcza w Polsce, sposobu finansowania kultury, szczególnie duża ilość właśnie twórców eksperymentalnych, zarówno tych akademickich, jak i tych niezalowych, współpracuje z instytucjami teatralnymi, bo tam cały czas są większe budżety po prostu. To jest jeden tylko z przykładów. Na przykład Michał Górczyński, który będzie dzisiaj grał, funkcjonuje w klubie komediowym, pisze muzykę do spektakli, nagrywa płyty. Tak więc to jest tylko jeden przykład. Jakiś punkt odniesienia, być może słuchać tego wywiadu będą ludzie, którzy nie są ze środowiska, dlatego jakieś punkty odniesienia czytelne. Czy dzisiaj na przykład Kotański, Bertolt Osławski czy Górecki byliby zaliczani ze swoją twórczością, którą znamy, do muzyki nowej, czy do klasyki i nowej muzyki poważnej? To bardzo ciekawe rozróżnienie. Cóż, w środowisku, którego ja jestem częścią, ten termin contemporary classical music jest bardzo krytykowany jako zachowawczy. My lubimy myśleć chociażby o Kotońskim czy Lutosławskim jako o klasykach awangardy muzycznej, którzy cały czas mogą stanowić ciekawy punkt odniesienia, również żywotne źródło inspiracji dla twórców współczesnej muzyki nowej. Chociaż na przykład dla mnie osobiście to byłby pewnie być może nieco inny zestaw nazwisk. Okej. Co można powiedzieć o trendach, czy w ogóle jakiekolwiek są w muzyce nowej, czy wszyscy mogą wszystko? Mówi się, że żyjemy aktualnie w czasach poststylowości, natomiast rzeczywiście pewne rzeczy chyba można pewne trendy można zaobserwować. Z jednej strony to trwający mniej więcej od 15, może nawet 20 lat zwrot w stronę eksperymentów mediujących pomiędzy dźwiękiem a obrazem, często dokonujący się w kontekście cyfryzacji muzyki. Zresztą było też parę utworów w tym roku na festiwalu, które można by delikatnie wpisać to, na przykład podczas występu Ensemble Phoenix. To z kolei wiąże się z czymś, co Harry Lehman określa mianem zwrotu treściowo-estetycznego. Założenie Lehmana jest takie, ponieważ mamy problem z tym, że ponieważ wszystkie dźwięki już usłyszeliśmy, zostały już wyprodukowane, tak zwany postęp materiałowy niejako natrafił na pewną ścianę, to współcześnie o tym, co jest ciekawe, decyduje jakby jaka treść, jaka idea wypełnia dany utwór, co przekierowuje niejako, prawda, z materiału, z brzmienia, nacisk kompozytorski właśnie na przekaz, na treść. I to też prowadzi do drugiej chyba takiej ważnej współcześnie tendencji, czyli do zwrotu konceptualnego. Wraca się do tradycji muzyki konceptualnej z lat 60., 70. i sprawdza się, jak ona funkcjonuje w świecie cyfrowym. Występ Johannesa Kreidlera był tego znakomitym przykładem. A to nie był raczej felieton muzyczny, dowcip muzyczny? To był, moim zdaniem, był to program znakomitych utworów konceptualnych. Tak. Zresztą, prawdę mówiąc, aż mnie zaskoczyło, jaki dobry to był koncert. Znakomity. Naprawdę. No, ja rozumiem. Odbiór sztuki nowoczesnej, w nim jest czasami najważniejsze po prostu ją odbierać. Nie podzielam tego zdania, ale okej. Okay. Natomiast były tutaj utwory formacje dosyć, powiedzmy sobie szczerze, zachowawcze. Pierwsza Radar, wydaje mi się, jej obecność na tym festiwalu zaskakująca. Ostatni Jazzinio. Gdyby ktoś powiedział, że to była muzyka do mikrokosmosu czy makrokosmosu, to gdzieś tam mocno by się z tą konotacją nie minął, prawda? Przepraszam, troszkę nie zrozumiałem teraz.
Chodzi mi o to, że jeśli mówimy o muzyce nowej, to można przypuszczać, że będą tu poszukiwania rzeczy nowych. A sugeruję, że to było... To jest dokładnie to, o czym mówiłem przed chwilą, o czym mówi Lehmann. Mamy problem z tym, żeby wymyślić nowy dźwięk, nową kompozycję. Ale można, przepraszam, tak ale można postęp wymyślić... materiałowy natrafił na pewną ścianę, ponieważ synteza dźwięku jakby doprowadziła do tego, że nasze uszy usłyszały znacznie więcej nowych rzeczy w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 300. I teraz, w tych kręgach muzyki nowej jedną z dominujących tendencji jest to, żeby wobec tego z brzmienia, z materiału, z kompozycji rozumianej czysto muzycznie, skierować się poza muzykę, żeby... I to jest ten tak zwany właśnie zwrot treściowo-estetyczny, z tym się wiążą takie zjawiska jak muzyka post-internetu, czy właśnie muzyka, czy ponowny zwrot konceptualny. Tak, ale jesteśmy na festiwalu, są live acty, tak? To są występy na żywo i chyba niewielu wykonawców jakby korzysta z tego. I nie mówię o reżyserze świateł, który przychodzi samego siebie, bo to rzeczywiście nowe spojrzenie na oświetlenie, bo oświetla się przede wszystkim widownię, która oprócz tych ciągle otwieranych drzwi z boku ma jeszcze dodatkową deziluzję w postaci oślepienia przez operatora światła. Dla mnie taką bardzo fajną propozycją, właśnie koncertową, pokazującą energię, bo i takimi pojęciami możemy przecież operować, są Staloce. Spotkanie ekspresji punkowej z muzyką dokładną, prawda? A w instrumentarium w naprawdę niecodzienne, to bardziej być może teatr instrumentalny niż muzyka, ale przecież było więcej tej propozycji, w których muzyka nie była najważniejsza. Cóż, nie będę ukrywał, akurat Staloce są tym punktem programu, który we mnie wzbudził najwięcej wątpliwości. I tak jak z różnych względów, uważam, że zdecydowana większość tegorocznego programu zdecydowanie broni się w obrębie przyjętych założeń. Tak, akurat ze Stalokiem mam tutaj poważny problem. Wydaje mi się, że nie do końca udało się Arturowi Zagajskiemu i reszcie mózgów osiągnąć efekt, który sobie zamierzyli. Co jest bardzo smutne i mam wrażenie pewnej zmarnowanej szansy przy okazji tego projektu, przynajmniej w wypadku tego wykonania, z którym mieliśmy tym razem do czynienia. Ale sprawa akustyki to chyba osobno, prawda? Nie mam tutaj na myśli kwestii akustycznych, bardziej pewnego problemu z konwencją odbioru, który moim zdaniem tutaj zaważył też na recepcji tego koncertu. To znaczy, tak nie, tego wolałbym może nie drążyć. Jak się ma festiwal ten, Dni Muzyki Nowej, do festiwalu, do obiegu muzyki nowej, operujmy już tym sformułowaniem w Polsce i dajmy na to w Europie, chociaż muzycy jeżdżą po całym świecie. W ciągu ostatnich 10-15 lat namnożyło się festiwali, które starają się łączyć muzykę nową z muzyką akademicką, muzykę nową z muzyką niezależną. Taki przykład sztandarowy stanowi na przykład Sacrum Profanum krakowskie. Ja osobiście... Ale pod jakim względem to jest przykład sztandarowy? Ponieważ... Bo jest najgłośniejszy, okej. Okay. Tak, ponieważ... Oprócz tam Warszawskiej Jesieni i tak dalej. Warszawska się stanowi przykład znacznie bardziej jednorodnego, może nie stylistycznie, ale instytucjonalnie festiwalu. Tam znacznie więcej twórców występuje, którzy po prostu są związani z obiegiem muzyki nowej, muzyki współczesnej, związanej jakoś z akademiami. Natomiast właśnie na przykład Sacrum Profanum zapraszało artystów, którzy funkcjonują w tych różnych obiegach. Ale w muzyce popularnej, przecież tam gwiazdą kiedyś był Krautwer. Więc to mam na myśli. Znaczy, tutaj może Krawer by nie wystąpił, znaczy, jeżeli Krawer by nie wystąpił, to nie ze względów na estetycznych, tylko ze względu na skalę. Aczkolwiek, no nie wiem, na przykład Turokokora, które występowało rok czy dwa lata temu, doskonale się w tej estetyce odnajduje.
I właśnie to, co ja osobiście szczególnie lubię w tym, konkretnym, Unsound jest też takim przykładem, aczkolwiek nieco bardziej, nieco innym jakby profilu estetycznym, ale też ze względu na to zapraszanie ludzi funkcjonujących w różnych obiegach. To, co szczególnie sobie cenię w tym, jak funkcjonuje ten festiwal, to pewną antyfestiwalowość. To znaczy, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z festiwalem, który odbywa się, jest podzielony na dwie edycje, który skupia się na dwóch, góra trzech koncertach dziennie, a mamy do czynienia z działaniem nieco antyfestiwalowym, które pozwala odpowiednio skupić się na poszczególnych występach. Ucieka od głównego problemu tak zwanej festiwalozy, to znaczy zbytniego natłoku w zbyt krótkim czasie. Jakoś stanowi pewien pomost pomiędzy klasycznym festiwalem a cyklem koncertowym. To jest to, co ja zawsze bardzo lubiłem w formule tego konkretnego festiwalu. No dobrze. I na koniec pytanie, to samo, jakie zadałem Pawłowi Nowickiemu. Jak słuchać tej muzyki? Jak ją odbierać? Zależy której. Zależy jakiej. Myślę, że przede wszystkim z życzliwością dla jej konwencji i z otwartością na przekraczanie uznanych definicji tego, czym jest muzyka, dźwięk, występ. Ale czy to nie jest takie pewne alibi czasami? Taka wyjściowa życzliwość? Nie wiem, czy to alibi. Dla mnie to jest pewne credo. Tak? Cokolwiek? Tak. Ja osobiście tak odbieram. Znaczy podchodzę do różnych projektów, starając się zrozumieć, co miało być osiągnięte. Jeżeli coś nie działa dla mnie, to wtedy porównuję sobie, zastanawiam się, jakby co nie zadziałało. Co musiałoby się stać, żeby to było udane. To jest jakby takie jest moje podejście. Dziękuję.